Tak więc, kochani, może zacznę od początku. Właśnie byłam u... Dzieciaki. Dzieciaki naprawdę szaleją. I to nie jest od dzisiaj, tylko całe 2 tygodnie prawie. Ja już tak chcę, żeby był spokój do szkoły, żeby poszły. Liczę na to, że w końcu te ferie kiedyś się skończą. Zobaczcie, kochani, takie piękne cuda dostałam. Przepiękną sukienkę, oczywiście ja w nią nie wejdę. 36 rozmiar, ale oczywiście ktoś może wylicytować na licytacjach Alanka z metką. Super, bardzo mi się podoba na wesele, czy na wieczór, jakiś na kolację, idealna. Także, kochani, naprawdę wow. Bardzo jestem zadowolona, bo pani, która nam podarowała te piękne cuda, jak i ten obraz, który widzieliście przed chwilą z żywicy, z żywych kamieni naturalnych, no bardzo się cieszę, bo mam wokoło naprawdę bardzo dużo ludzi i nie pomyślałam, że aż tak nas będą wspierać. Bardzo dziękuję, bo skupiamy naprawdę ludzi o ogromnych sercach, którzy nam pomagają, którzy są z nami i właśnie podarowują nam takie przedmioty. Tak jak mówię, ten obraz, pani powiedziała, że 300 zł za niego zapłaciła, jest przepiękny, przepiękny, naprawdę bardzo ładny. Pokusiłam się, kochani, żeby go właśnie do was tutaj przynieść, żeby wam pokazać. Kamienie naturalne, żywica, przepiękny obraz, 300 zł kosztował. Wystawiłam na licytacji za 300, zresztą pani tak sama zaproponowała i uważam, że to jest bardzo dobra cena. Ja nie lubię takich rzeczy, gdzie naprawdę ktoś wydał pieniądze, swoje pieniądze, ciężko zarobione, wystawić za bardzo mało, bo to jest właśnie brak szacunku dla darczyńcy, których naprawdę bardzo, bardzo szanuję, bo naprawdę dają takie rzeczy, gdzie ja po prostu mnie aż zatyka, nie mogę nic powiedzieć, nie mogę określić tego, jak bardzo jestem wdzięczna. I tutaj obraz jeszcze do malowania dostałam na licytację, Lego dostałam na licytację, Oliwka na szczęście się powstrzymała, ale już mówi, a kupisz mi, mamo, takie? No kupię. No i takie dużego flaminga dużego. On coś chyba nie świeci, albo ja mam baterie wyczerpane, ale to nic. Wystawiam wszystko na licytację i idę sprzątać w kuchni, bo mam straszny bajzel. Dobra, ale chciałam się pochwalić, jakie piękne rzeczy Alanek dostał na licytację. Przepiękne. Witajcie, kochani, w nowym vlogu. Leoś oczywiście w swoim siedzisku uwielbia ten drapak, dlatego bardzo się cieszę, to jest jego ulubione miejsce, a ja odkurzam, właśnie zabieram się za odkurzanie, bo naprawdę powiem wam, że pełno sierści, pełno kurzu, dzieci jak są w domu, to się jakoś tak więcej rozprzestrzenia, unosi, ja nie wiem skąd to się bierze, dlatego codziennie muszę odkurzać i zabieram się za to, bo od rana no już trochę popracowałam, licytacje ogarnięte, no i zabieram się właśnie za ogarnięcie tutaj domu, no bo nie wytrzymam, jeszcze łazienkę muszę umyć, a obiad zrobić, no dzień jak co dzień.
ale mam na włosach, nie wiem co, odbiły się włosy od gumki. Zabieram się za mycie okien, zaraz obiad, ale chciałabym przed obiadem chociaż jedno okno umyć, żeby jakoś to poszło, bo się zmuszam już jakiś tam czas. Te okna są rzeczywiście pobrudzone, ledwo co przez nie cokolwiek widać, cały świat. Oglądałam ostatnio vlog Kurpianki, Ani ostatnio zmieniła nazwę kanału i sobie stwierdziłam, że wydrukuję sobie właśnie jedno ze zdjęć z jej właśnie vloga, gdzie pokazuje mieszkania i sobie właśnie taką tapetę przykleję na okno i później jak będę wychodzić, to będę wracać do rzeczywistości, a będę mieć piękny krajobraz z Kataru za oknem. Tak, także polecam ogólnie Kurpiankę, polecam Droga Pani kanał, polecam kanał Kama i polecam oczywiście kanał Bajeczki i Męża. Także pozdrawiam wszystkich i zabieram się za te okna, no bo trzeba umyć. To ten czas. Nie mam żadnych, że tak powiem, tłumaczeń. Słońce nie świeci, deszcz nie pada, jest w miarę ciepło, no więc nie mam tłumaczenia, muszę umyć okna. Przychodzę do Was, kochani, już po całym dniu. Umyłam okna. Dobrze, że mam tylko dwa, chociaż chciałabym więcej, ale cieszę się, że mam na razie tylko dwa okna. Posprzątałam w kuchni, posprzątałam w łazience, umyłam wszystkie płytki. Ja mam w regipsie w suficie dziurę, bo tak myślałam, że mnie pani nade mną, która mieszkała, zalała, ale nie. Znaczy, nie wiem, no może raz mnie zalała. Wtedy też padał deszcz przez 3 tygodnie i myślałam, że po kominie jakoś woda poleciała właśnie na moje mieszkanie. Nie wiem, co się stało, ale to już się od tamtej pory nie pojawiło, więc podejrzewam, że jednak chyba sąsiadka. Aczkolwiek teraz tam nic nie ma, nikt nie mieszka. Są pewnie te stare rzeczy tej pani, bo niestety, ale pani zmarła. Przewróciła się jakoś, ja nawet nie zauważyłam, byłam w domu, ale słyszałam jakiś huk, rumor, ale wiecie, dzieci szaleją, to nie słychać tak dokładnie. Dopiero później okazało się, że straż pożarna, była policja. Ja mam tutaj okno na stronę taką pola, że tak powiem, na pola. Nie mam na wjazd i od strony wjazd właśnie wszystko się działo. I nie słyszałam, naprawdę nie słyszałam, że sąsiadka na górze się przewróciła. Sama mieszkała, starsza pani, schorowana, córka jest, sądzi się teraz to mieszkanie, prawdopodobnie, no już 2-3 lata to mieszkanie stoi puste, nic w nim nie jest zrobione. Na tym mieszkaniu? Nie znasz, nie znasz. Wszystkie meble tam są jak było, tak jest. Znasz? No to dobrze. No i kochani, no tak to bywa czasami w życiu, że nie spodziewamy się czegoś, co się stanie. I też samemu właśnie mieszkać, to też jest ciężko, bo ja na przykład boję się czasami sama być z Alanem, z dziećmi. Jak wiem, że on się źle czuje, to boję się, że coś może się stać i na przykład co z Oliwką. Albo jak ja sobie poradzę, jak ja zawiozę dzieci do domu, a czy w ogóle będę w stanie zawieźć, bo jak Alan będzie w złym stanie, to co zrobię? No ale myślę, że jakoś sobie poradzę, że wykluczam w ogóle takie też myśli bardzo szybko, staram się nie myśleć o tym, zmienić tok myślenia, że będzie na pewno wszystko dobrze i nie przyciągać złych rzeczy. Nie przyciągać złych rzeczy, chociaż czasami nachodzą mnie takie właśnie, bo jestem nauczona, że życie może szybko, szybko się zmienić. No ale bardzo Wam dziękuję za wpłaty PIT, podatek. Bardzo, bardzo wielu się odezwało do mnie, że wpłaciliście, że nam pomagacie, że powiecie znajomym o właśnie o 1,5%, o właśnie, o 1,5%. A ja dodałam
1,5% do intro, żeby każdy wiedział, bo to jest tak, że nie zawsze każdy tą informację znajdzie. Jest na stronie głównej pod zbiórką, pod zielonym paskiem. Pod zielonym paskiem jest ta informacja, ale nie każdy zagląda, nie każdy sprawdza tak wszystko, wszystkie informacje odnośnie właśnie Alanka. No a staram się, żeby też na licytacjach było. Ale wiem, że nie każdy ma Facebooka, więc wrzucam do filmu właśnie informacje i można też numer, jak w ogóle odprowadzić ten podatek, jak przekazać podatek na Alanka 1,5%. Wszystko jest zawarte właśnie na stronie głównej zbiórki pod zielonym paskiem. No i co, kochani, będę ogarniała teraz jeszcze raz kuchnię, bo zrobiłam obiad. Dzieciaki już zjadły, więc jeszcze raz kuchnię ogarnę. Myślę, że zmontuję dla Was film. Może będzie coś z tego filmu. Nie wiem, czy dużo do Was mówiłam. Chyba nie. Ale zawsze to coś się wykombinuje. Chciałabym być z Wami w kontakcie. Pamiętajcie o rozdaniu, tygodniowym rozdaniu. Oliwor Koplecak jest naprawdę super i uwielbiam jej listonoszkę. I sobie chciałabym... Tak, ciocia ci robi workoplecak Spidermana. Kupiła specjalnie właśnie takie naklejki Spidermana i zrobi Alanowi plecak taki. A ja bym chciała taką listonoszkę taki jak mam workoplecak, czarną, z czarnymi wstawkami, z kwiatami. O, taka będzie piękna. No i co, Alan? Co my mamy dzisiaj? Dzisiaj nie mamy żadnych planów, chyba że podjadę jeszcze na szybkie zakupy, żeby rano Mama, było na śniadanie coś. Co? Ciocia, tata ma te lopy, tam nie pluszaka. Nie, ciocia pluszaków nie szyje. Chociaż kto wie, możecie uszyć kiedyś pluszaka. Chociaż Oliwka ostatnio miała te warsztaty w szkole i uczyła się szyć. I mówi jej, wiesz co, mamo, wiesz, o czym marzę, co byś mi mogła kupić? A ja sobie już myślę, słucham, co bym mogła ci kupić? Maszynę do szycia. No, nie wymyśliłabym tego nigdy. Alan też ma pomysł, widzę. No, ale ja bym mógł mieć takie. Mógłbyś mieć maszynę do szycia? Tak. Aha. No, ale Oliwia musi mnie nauczyć. Olika musi się nauczyć. Ciocia Ola musi nauczyć. Dobra, kochani, my kończymy. Widzimy się w najbliższym filmie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, pa! Buziaki!